legalne, jedyne dopuszczone w Polsce narzędzie połowowe. To jest taka pułapka. Szczebla wodna uchodzi od niedawna za gatunek z rodzaju rynchocypris. Znamy takie miejsca, kilka takich miejsc, gdzie trawianka zjadła całą szczeblę. Kaczka może przenieść po prostu zapłodnioną ikrę rozwijającą się. Szczebla wodna ma tę cechę bardzo charakterystyczną, która właśnie sprowadziła na manowce niejednego badacza. Mianowicie osobniki z tej samej populacji mogą się bardzo morfologicznie różnić. Na przykład niektóre mają bardziej czerwonawe płetwy, inne bardziej brązowe. Jedne mają więcej kropek, inne mniej. Czasami jest trochę inny tam kształt głowy czy kształt ciała. I to powodowało, że niektórzy badacze stracili całe pewnie miesiące, a może i lata ślęczenia nad okazami, żeby mierzyli tam długość czegoś, szerokość i tak dalej, wysokość ciała. Chcieli udowodnić na tej podstawie, że w jednym zbiorniku występują jednocześnie dwa czy nawet trzy gatunki. Była to droga zupełnie na manowce, absolutnie. Ale na ten temat nawet jest trochę literatury. Czy ona występuje też na przykład w jakichś kryształowo czystych miejscach, stanowiskach, na jakichś stawach czyściutkich takich, czy zawsze jakaś tam herbatka musi być, że tak powiem, w cudzysłowie? Woda, która jest najbardziej przejrzysta, to jest woda mało zawierająca, woda chuda, woda uboga. Uboga w sole mineralne i takie wody są wody dystroficzne, wody zakwaszone. One są brązowawe, mniej lub bardziej, ale mogą mieć bardzo dużą przezroczystość, bo nie ma ani zawiesiny, ani organizm, mikroorganizm, nie ma zooplanktonu, fitoplanktonu i tak dalej. W zbiornikach zeutrofizowanych, czyli żyznych, gdzie zresztą szczebla osiąga z reguły większe rozmiary niż w wodach chudych, ubogich w pokarm, gdzie po prostu mało je to i słabo rośnie. W wodach właśnie tych żyznych zawsze jest jakaś zawiesina, mniej lub bardziej. Jakiś zakwit może być jakiegoś gatunku fitoplanktonu i wtedy przejrzystość wody jest oczywiście osłabiona. A to jest wykopany zbiornik? Tak, to na pewno jest wykopany, ponieważ sprawdzałem na starszych mapach. To w latach 70. na pewno tutaj tych zbiorników nie było. On jest na pewno, bo też na mapach liderowych sprawdzałem, jak tu wygląda dno. No jest ewidentnie ta część właśnie środkowa, jest tak zrobione, że jest wykopane i takie wypłycenie. Coś na zasadzie właśnie... I ten też i tutaj tak samo, też go na pewno nie to, było, nie? To pewnie tor był wykopywany, chociaż tu nie widać. Nie widać tor, też. Ale co się wydobywa? Wydobywa się glinę, dokładnie. Torf albo jakiś tam piasek czy coś takiego. Tak, jakiś tutaj na pewno w tamtej części, gdzie mamy gęstszy ten las, właściwie tam jakieś cieki wodne przepływają. I one na pewno mają taki charakter torfowy, bo też mapy sprawdziłem. No to możliwe, że to były jakieś takie niecki wypełnione torfem. Więc ta woda też tutaj się na pewno utrzymuje dzięki temu, że mamy bardzo blisko. My sprawdzimy parę podstawowych parametrów zaraz tej wody. Jak mogła wyglądać korelacja przystosowania się do tych warunków, w których żyje szczebla błotna, czyli ta woda bardziej kwaśniejsza, z mniejszą ilością tlenu w porównaniu do szczebli potokowej? Możemy jakoś, to są gatunki, które chcemy... Możemy to jakoś porównywać, czy to w ogóle to jest osobne drogi? To jest inna ryba. Ona nazwa jest myląca, że tu szczebla i tu szczebla. Ale zanim jeszcze zbadali to genetycy i wykluczyli taką możliwość, te ryby były zbadane od strony osteologicznej, czyli ich kościec i szkielet. Kielet był przez pana Rymbiszewskiego, panią Gąsowską i jeszcze jedną panią w latach 60. ubiegłego wieku, jeśli dobrze pamiętam. Te ryby były zbadane bardzo dokładnie kosteczka po kosteczce. Okazało się, że są wybitne odrębności, a genetycy później dodali swoje 3 grosze. Tak naprawdę o tym, czy jesteśmy spokrewnieni w jakim stopniu, decydują wyłącznie genetycy w dzisiejszych czasach. Tak, no to prawda. No. Lin, który był uważany nawet przez nas jeszcze niedawno za rybę karpiowatą, jest jedynym przedstawicielem w rodzinie linowatych, Tincidae. On okazało się, że genetycznie nie przypomina tak bardzo innych gatunków, żadnego innego gatunku z ryb karpiokształtnych i on ma swoją własną rodzinę Tincidae. No. Tutaj w tej wodzie, część tej zawiesiny, to na pewno jest fitoplankton. Zbiornik jest w przeważającej części nasłoneczniony, więc fotosynteza w taki dzień zachodzi intensywnie. Tam też wzrośnie na pewno zawartość tlenu, tylko za parę godzin, prawda? Bo tam też jest trochę rośliny będą mocniej fotosyntetyzować. Dolna granica tolerancji jej na zakwaszenie to jest 5,0. Łowiliśmy szczeblę w wodach, która miała
5.2, 5.1, 5.3. Takich wód jest bardzo mało ze szczeblą, ale też łowiliśmy w wodach, gdzie było pH było 9.5. To jest ryba tolerancyjna, nie tak jak karasie, ale jest rybą tolerancyjną. I w wodach też, jeśli chodzi o zawartość tych soli, o żyzność, od wód, w których przewodnictwo wynosiło 10 mikrosiemensów na centymetr do 1100 czy 1200 mikrosiemensów. To są ogromne różnice. Tak, i tu były zdrowe ryby, to były normalne ryby, które po prostu się łatwo odnalazły właśnie w takich warunkach i potrafiły przetrwać. One przetrwają prawie wszystko, nie przetrwają drapieżników, nie przetrwają braku wody. Ja chciałem zapytać, jak wygląda tarło szczebli? Tarło wygląda, to jest tarło grupowe, takie grupki się konstytuują po kilkanaście, kilkadziesiąt osobników. Ja nawet widziałem na własne oczy dwa czy trzy razy tarło. Uganiają się samce za samicami, samice zrzucają ikrę tam, gdzie jest roślinność wodna, samce oblewają mleczem, ta ikra jest lepka, jest bardzo lepka, nawet się przykleja po zapłodnieniu do polipropylenu, który jest taki prawda, tłustym tak zwanym tworzywem. Przykleja się nie bardzo mocno, ale się przykleja. No i zależy od temperatury wody, ten okres rozwoju zarodkowego, embrionalnego, tam parę dni trwa, rzadko kiedy dłużej niż tydzień, wykluwają się larwy, te larwy najpierw są przyklejone do czegoś twardego, napełniają sobie, znaczy zużywają zapasy woreczka żółtkowego, żółtko jest jedynym tym surowcem energetycznym, prawda? Zapas, magazynem energii. Jak już tak trochę się rozwiną, to wtedy próbują złapać powietrze atmosferyczne, żeby napełnić tylną komorę pęcherza pławnego. Jak mają napełnioną choćby w małym stopniu tylną komorę pęcherza pławnego, to uzyskują zdolność pływania w pozycji horyzontalnej, przemieszczania się w pionie i nawet wykonywania takich krótkich skoków, żeby złapać jakiś kręs pokarmowy, żywy nawet. Tak. I my z Grzegorzem złowiliśmy kilka lat temu bardzo taką starą i taką wykrzywioną, paskudną, pamiętasz, brzuchatą samicę. Ona miała około 15 cm długości. Takie ładne samice, że której misje brakuje i być może w kwiecie wieku, to największe, jakie mieliśmy w rękach mierzone, to były 13,5-13,7 cm. A ważyły pewnie pod 40 gramów, nie więcej. Ale jest jeszcze jedna ciekawostka, o której panowie pewnie nie wiedzą. Szczebla błotna uchodzi od niedawna za gatunek z rodzaju Rhynchocypris. Ale nie wiemy, czy to jest Rhynchocypris. Ona była do niedawna Eupalacellą i my, jeżeli nikt nam nie każe nazwać jej w naszych publikacjach Rhynchocypris, to my ją nazywamy Eupalacellą. Dlaczego? Bałagan zrobili genetycy z Rosji, z Japonii, którzy zbadali po kilka gatunków ryb, takich nawet powiedzmy strzeblokształtnych, z populacji dalekowschodnich, oddalonych od polskich populacji o ileś tysięcy kilometrów i mało tego, będących w pełnej izolacji od czasu, jak ustępowało zlodowacenie. I takie serwisy jak Fishbase na przykład, która jest Koranem tutaj dla wielu ichtiologów, tam od razu zostało na podstawie tej publikacji wprowadzona korekta, że ta ryba to powinna być zaliczana do rodzaju Rhynchocypris. Ale szkopuł polega na tym, że naszych populacji z zachodniego skraju zasięgu światowego nikt nigdy pod tym kątem nie zbadał. Genetycznym jest nie zbadany, tak. Ja osobiście uważam, że ileś 10 prawie tysięcy lat izolacji, która absolutnie była z powodów czysto przestrzennych geograficznych, mogło spowodować, że jednak to są gatunki różne. Także dopóki ktoś nie zbada szczebli naszej i nie porówna z wynikami dotyczącymi szczebli podobnej z wyglądu, ale z populacji dalekowschodnich, to dla mnie to nie jest Rhynchocypris. Narzędzie połowowe to jest zresztą legalne, jedyne dopuszczone w Polsce narzędzie połowowe. To jest taka pułapka. Pułapki są przywiezione z Chin albo kupione w Europie, ale produkcji chińskiej. Jednorazówki to były, zostały przez nas usprawnione. To jest siatka chińska na jeden raz, jak zahaczy się o jakiś tam kawałek patyka, to się rwie od razu. Więc nasz kolega z instytutu, wykształcony rybak stawowy, obszył specjalną tkaniną sieciową. Kiedyś była biała, została zabarwiona normalnymi takimi farbami do tkanin
na brązowy kolor. Pływak jest dlatego, żeby pułapka generalnie nie wpadała w muł. Przy dnie często brakuje tlenu. I mieliśmy takie sytuacje, bardzo nieliczne, ale w początkach naszej działalności, że ryby tutaj wchodziły do pułapki i dusiły się. Także mamy, jeżeli tylko jest odpowiednia głębokość, ta pułapka pływa w toni wodnej i no, rybom wtedy nic nie grozi. Czy jakaś zanęta jest do środka wkładana, żeby te ryby jakoś zanęcić? Czy... Błędka. Bardzo prosto. To jest, stosujemy standardowo kajzerkę. Zrobimy tak ze 3-4 kawałki, bo przy rzucaniu na większe odległości zdarza się, że jakiś kawałek wypłynie, więc nie powinien być jeden, żeby nie powtarzać rzutu. Czeka się maksimum godzinę, jeżeli ryb jest dużo, to już po 10-15 minutach może być 100 w środku, no ale takich populacji licznych w Polsce nie ma dużo. Strzelba błota jest gatunkiem, który wymaga urzędowo stosowania metod ochrony czynnej. Jest w chronie ryba pod ścisłą ochroną, to jest ochrona bierna, która strzelbi w ogóle nie pomaga. Liczy się tylko ochrona czynna i my próbowaliśmy, szliśmy w dwóch kierunkach. Chronić populacje, te, które słabły, ale ten kierunek okazał się nieperspektywiczny, i chronić siedlisko, czyli tak naprawdę ochrona siedliska strzeli polega na pogłębieniu. Tutaj jakie są głębokości? Panowie mają pojęcie, jaka jest maksymalna głębokość? Tutaj jak sprawdzałem na lidarze, to mieliśmy ponad 2 metry na pewno. I to jest, i wiadomo, że ten zbiornik nawet w tym roku, który ma być rekordowo upalny i suchy, on na pewno nie wyschnie. Każdy spadek liczebności, obojętne czym on jest spowodowany, jakim czynnikiem, jeżeli to jest drastyczny spadek liczebności, odbija się negatywnie na witalności populacji, czyli na jej zdolności do tego, żeby przetrwać następny jakiś kryzys. I genetycy te rzeczy potrafią zbadać i potrafią określić takie, kiedy było, nie wiedzą, nie potrafią powiedzieć, jakie to było, na czym polegało to wąskie gardło, ale potrafią stwierdzić, że populacja ucierpiała tam w jakimś czasie z powodu czegoś okropnego, co spowodowało jej silną redukcję. Zobaczymy, czy coś tam się udało nagrać. Coś podpłynęło pod kamerę. To może być słabo widoczne, bo jest słońce. Tak, bardzo słabo widoczne. Woda, tak jak mówiłem, jest bardzo wymagająca. Znamy, mi się wydaje, może 5 zbiorników, w których występuje sama strzebla w całej Polsce. Tak. Dominuje ten układ taki, że jest tylko karaś, albo właśnie mieszaniec, albo nasz bardzo rzadko, albo czystej krwi przybłęda srebrzysty i strzebla błotna. I nasza z naszych obserwacji wynika, że jeżeli są trudne warunki siedliskowe, na przykład bardzo spadnie poziom wody, woda się będzie przegrzewała do prawie 30 stopni w lecie. Jeżeli będzie brakowało tlenu, jeżeli będzie dużo amoniaku, to w takich warunkach przewagę uzyskuje karaś, bo jest o wiele odporniejszy, zwłaszcza japoniec tak zwany, czyli ten srebrzysty, niż strzebla. Jeżeli warunki są komfortowe, to strzebla może przejawiać cały swój ten potencjał, rozradzać się bez żadnych problemów. I może mieć przewagę. I my znamy takie zbiorniki, gdzie dominuje wyraźnie strzebla, karasie są nieliczne i takie, że one są mniej więcej pół na pół, prawda Grzegorzu? I znamy takie, gdzie strzebla jest nieliczna, a wyraźnie dominuje karaś. I te układy się prawdopodobnie co jakiś czas zmieniają właśnie od zależności od warunków, od warunków życia. Nie konkurują ze sobą, tylko że warunki się... Tak, dokładnie one koegzystują. Tu nie ma mowy, żeby któryś z nich na przykład doprowadził do eliminacji drugiego. Dokładnie. One tylko się osłabiają. Liczebność jednego jest, może być większa niż drugiego, a potem pod wpływem warunków lepszych czy gorszych może się ten układ zmienić na odwrotny. O i tyle. Tak, a które ryby są największym zagrożeniem dla takich niewielkich zbiorników, gdzie mamy strzeble? Nasze dwa gatunki, które spotykamy niestety ze skutkami okropnymi, nasze rodzime, czyli szczupak i ogoń, znamy takie zbiorniki, gdzie strzebla była, a nie było drapieżników. Potem się okazywało, że pojawiły się drapieżniki. One są wsiedlane przez ludzi. Nasze te dwa drapieżniki i 3 gatunki obce inwazyjne. Zresztą nawiasem mówiąc, karaś srebrzysty ma oficjalny status gatunku obcego inwazyjnego, tylko nie jest drapieżnikiem. Ale mamy trawiankę,
z dorzecza amuru ryba, która występuje w wielu miejscach w Polsce. Znamy takie miejsca, kilka takich miejsc, gdzie trawianka zjadła całą szczeblę. Że najpierw znamy takie zbiorniki, gdzie nie było trawianki, potem ktoś ją przyniósł, była szczebla, a potem się okazywało, że jest sama trawianka. Chyba niczego innego gatunku. Sumik karłowaty z Ameryki Północnej, sprowadzona dawno temu ryba, która ma pewne znaczenie gospodarcze. Nawet w Polsce jest łowiona na Lubelszczyźnie przez rybaków, wędzona, sprzedawana, tak jak inne ryby do konsumpcji. Bardzo żarłoczna ryba. I trzeci gatunek to jest trzebaczek amurski. To jest też z dorzecza amuru ryba, przywleczona do Europy, najpierw nie do Polski, tylko na Węgry czy do Związku Radzieckiego ówczesnego, z wylęgiem azjatyckich ryb roślinożernych. Prosto z Chin. Są bardzo płodne, pilnują ikry, czyli jest sukces rozrodczy, jest większy niż w wypadku szczebli, która zrzuca ikrę, przykleja do roślin i odpływa i się nie interesuje. Więc pilnuje ikry, pilnują rodzice trzebaczka amurskiego, dlatego też jak już się im uda rozród, to tutaj mogą być 100 tysięcy małych larw trzebaczka. Po drugie, trzebaczek jest wszystkożercą i zjada ikrę swoją i nieswoją, jak da radę swoje, jest mu trudniej, ale ta dzika, pusta, taka niekontrolowana, niepilowana ikra pada jego łupem. I jest trzecia rzecz jeszcze, trzebaczek jest nosicielem sferotekum, mały organizm, który przypomina pierwotniaki. Ten organizm dla trzebaczka nie jest zagrożeniem, i nawet też podobno dla naszego ciernika, że one mogą być tylko nosicielami, ale ryby takie jak strzebla błotna, czy słonecznica, czy jeszcze inne, czyli ryby karpiowate, ryby karpiokształtne, zainfekowaniu się tym sferotegą po prostu zwyczajnie słabną. I ja znam taki jeden zbiornik wodny w Okuniewie, przeciwpożarowy. Najpierw tam kiedyś była różanka i był karaś. Ja tam wsiedliłem w strzeblę błotną, bo wydawało mi się, że ona tam znajdzie bardzo dobre warunki życia. Strzeblę błotną wsiedliłem, przez 2 czy 3 lata była tam strzela, bo i coraz więcej ona tam odbywała tarło. Potem się okazało, że pojawił się tam trzebaczek, przyniesiony przez wędkarzy. My takich ludzi, którzy roznoszą ryby, nazywamy człowiekiem z wiaderkiem. I nagle się pojawił trzebaczek. Trzebaczek w ciągu 2 lat rozplenił się, no w ogóle w sposób nieopisany, trudny do uwierzenia. Zniknęła po roku czy dwóch całkowicie strzebla, zniknęła różanka, zniknął karaś, który tam był. I trzebaczek opanował ten zbiornik, a potem ktoś przyniósł trawiankę. I po następnym roku, 2 czy 3, okazało się, że nie ma trzebaczka. Jest tylko trawianka w tym zbiorniku. Kaczka może przenieść po prostu zapłodnioną ikrę rozwijającą się, która się przyczepi do jej piór. Nawet niekoniecznie sama ikra, ale na przykład gałązka rogatka takiej pospolitej rodziny, prawda, zanurzonej, która jest taka kostropata. Rzeczywiście się łatwo przyczepia do piór, do swetra i tak dalej. Ale Węgrzy zrobili doświadczenie kilka lat temu zaledwie, w którym udowodnili, że jak się kaczkę nakarmi ikrą karasia zapłodnioną, to część tej ikry przechodzi przez przewód pokarmowy bez szwanku. I jeżeli kaczka zje tutaj na przykład ikrę, to może być też na pewno ikra strzebli, ale akurat doświadczenie było robione przez Węgrów, tam nie ma u nich strzebli na karasiu. Zresztą karaś tak się rozpędził w Europie na pewno nie tylko za sprawą człowieka. To musiały pomagać inne mechanizmy, na przykład ta egzozoochoria właśnie czy endozoochoria z udziałem kaczek. W każdym razie taka kaczka może spokojnie z jednego zbiornika przenieść ikrę do drugiego, który może być oddalony o kilometry. Myśmy taki eksperyment robili, niestety był za mało było wyniku, żeby opublikować, ale symulowaliśmy w tunelu aerodynamicznym, takim amatorskim, lot kaczki krzyżówki z ikrą. Nie mieliśmy wtedy ikry strzeli, to była ikra klenia i chyba certy, 2 gatunków ryb karpiokształtnych. I okazało się, że wiedzieliśmy z literatury, że kaczka, taka prędkość przelotowa to 80 km na godzinę. Zrobiliśmy tam parę tych takich lotów symulowanych i potem ikrę, która już przypominała plasterek, a nie kulkę, suchy plasterek, wrzucaliśmy do wody i patrzyliśmy, czy zarodek przeżył, czy nie. Okazało się, że spory odsetek, nie 100%, ale spory odsetek tych ziaren ikry pęczniał, zarodek w środku był podsuszony, ale zdrowy, żywy i wykluwały się normalne larwy. I odprowadziliśmy obserwację,
do momentu pobrania pierwszego pokarmu, czyli Artemii, naukwiusów Artemii. Także może w ciągu 10-15 kilometrów to jest ten taki zasięg, za który ja mógłbym ręczyć jako całkowicie realny w wypadku kaczek krzyżówek. A wiadomo, że one, jeżeli nawet żerują w dzień na dużych zbiornikach, to lubią nocować właśnie na małych. Na małych, tak. To jest różowe, to brodawka płciowa, z niej wychodzi ikra. Ikra jest jeszcze niedojrzała. Nie jest pomarańczowa taka mocniejsza. Tak, i te Grzegorzu samice możesz spokojnie tutaj zaznaczyć. Dobra. To jest, proszę panów, samiec, co poznałem po szorstkości. Teraz proszę zobaczyć, on ma brodawkę płciową w postaci takiego kutasika, za przeproszeniem. To musi pan zobaczyć, panie, już nie może pan stracić tej okazji. Tylko w okresie tarła ma brodawkę wystającą z ciała i wytwarza mlecz. Proszę zobaczyć, tutaj widać biały płyn. To jest mlecz. To jest najmniejsza ryba, ale to jest ryba dojrzała płciowo, ponieważ ma brodawkę i męską i wytwarza mlecz w dużej ilości. Samica. Gdyby samica była po tarle, one mają tarło porcyjne, czyli tak gdzieś jakieś 3 razy, to ta brodawka byłaby czerwona. Byłaby ciemnoróżowo czerwona i to by oznaczało, że ona już ikrę z siebie jakąś tę pierwszą porcję wywaliła.